Hejka, kochani, z tej strony Deseo, jest ze mną dzisiaj Frodo. No cześć, witam wam. Chciałem się przywitać, tak. Ale dobra. No trudno. Niech będzie, że ja. Dobrze. Witamy was w kolejnym odcinku serii Tomb Raider Custom, The Quest of Gold. Słuchajcie, jednak tutaj mieliśmy się wrócić, mieliśmy tu być, bo tu też jest kulka do zastrzelenia. Tak. Gdzieś się nam ubzdarało, że to jakiś, słuchajcie, fake, ale to nie. Ale to nie fake. To ja w jakimś z dziwnym fejkiem wyszłam, no ale trudno już. Spoko. Mamy to. Pewnie pisaliście nam, że to trzeba tak zrobić. Tak. No ja skakałam tu koło tych roślinek, ale ja tej szpary z tą kulką nie widziałam. I teraz możemy iść do Hadesu. Teraz możemy iść do Hadesu. I to jest, czyli słuchajcie, ostatni. Przekręcamy dźwignię. Tak? I otworzy nam się to kolejne przejście. Tak, tak. Mhm. To już będzie ostatnie. Zobaczymy, jak pójdzie. No, jestem bardzo ciekawa. Ja to trzeba będzie jeszcze tak dokładnie wtrynić. Na pewno będzie jakaś brama, ale jak będzie wyglądać, to... No, nie mijaliśmy jeszcze nie, tego. Nie. No i co? I teraz dźwignia. Gdzie była dźwignia? Tędy. Tak, i teraz dźwignia powinna być na górze. Tak. A? To będzie pomieszczenie tamto. Aha, dobra, to niebieskie. Tak. No i tutaj... No ja już kawałek Hadesu pokazałam w poprzednim odcinku, ale tylko kawałeczek. A, no to nie, ja dopiero tu wlazłem, okej. Więc tutaj jestem. No więc słuchajcie, na pewno musi być 10 kluczy, ale... Powiem wam, że jak ja bym zobaczyła, gdzie jest te 10 kluczy, to przypuszczam, żebym się zaśmiała na początku tej Grecji, że mamy tyle zdobyć. 10 kluczy. Bo jeszcze czegoś takiego nie było. Przypominam sobie, żebym nie, ale grało, ja pamiętam, żebyśmy grali w custom, nie, żeby było aż tyle artefaktów. Nie. Pamiętasz, jak myśmy się martwili, że tam 4 gemy, a tu 6 czegoś, a tu nagle 10 kluczy. No. Ale powiem wam, że nie wiem, czy pamiętaliście, jak zaczynaliśmy Grecję, była taka miejscówka, że zaczęliśmy się czołgać, przynajmniej ja zaczęłam się czołgać. I ja powiedziałam, że nie, to tam na pewno nie możemy iść, dlatego że tam był następny level, więc na pewno myślę, że tam trzeba będzie iść. Tak. I ja mówiłam nawet Frodo, słuchaj, nie idziemy tam, bo to nie ma sensu, bo to jest następny level. Nawet nie wiem, co tam, bo ty tam zerknęłaś, znaczy, czy nie? Znaczy nie, ja tylko mi się z load zrobił i nic więcej, nigdzie nie szłam. Okej. Okay. Co tam masz? Gdzie jesteś? No idę po jakiejś drabince drugiej. Idziesz po drabince? No, ja idę takiej ściekowej. No takiej ściekowej. I teraz, czy można ją obejść? Nie. Nie, trzeba odbić się z tyłu i wskoczyć na prawo. A, czyli tu. Mhm. No ale nie tak, na pewno nie tak. A nie można tak, czy ona spadnie, jak ona spadnie. Czy tylko, czy co, to jest manki, czy jak? Aha, tu jest jeszcze manki, no dobrze. Niech będzie. No. Jak ja mam odbić na prawo? Nie wiem, o co chodzi z tą drabiną. Musisz odbić, z tego jest takie zjeżdżane, nie? I z tego zjeżdżanego odbić się na prawo. Zjeżdżanego? Aha, chyba, że o to chodzi. Dobra, jestem za wysoko, okej. Okay. Co ja robię? Patrzcie, co ja robię. Ja nie wiem, co ja robię w ogóle. Ja chodzę w lawie. O, to super. Chodzę po lawie po prostu, dosłownie. Znaczenia? To znaczy, co to znaczy na lewo? A dobra, no bo ja odbiłem na lewo, ty mówiłaś, że na prawo trzeba. No to dobrze. Bo to nie ma znaczenia. Ty to mówisz, gdzieś w lawie chodzisz, no nie wiem, gdzie. Ja nie wiem, co ja mam tu zrobić, tak na dobrą sprawę. A, tu jest przejście, o kurde. A, tu przez manki trzeba, o mój Boże. Dobrze wiedzieć. Nie wiem. O, tak.
Jest manki. Aha. To jest teraz... jakieś niewidzialne rzeczy, tak? Aj tak. Ja pierdzielę, co to jest? Mam sekret w ogóle w niewidzialnej jakiejś... O Jezu, wpadłem do wody. Znaczy do tej lawy. Tak, co tak, teraz? No ja też jestem w tej lawie. I gdzie idziesz? I jak poszłam prosto, to zaraz na lewo masz takie... Taką buzię otwartą. I jest jakby za cegły są. Ale można tam wskoczyć i wejść. I to jest niewidzialne i tam jest sekret czacha. A to nie jest czasem, to nie powinno się otworzyć? Nie, to jest sekret. A później jak wyjdziesz z sekretu, to znowu na lewo i jest przejście, do którego można wejść. Może to można rozbić? Nie, no to raczej pod sekret podchodzi. No, no, tylko że taka czemu niewidzialna taka? No, jakby już tu pełno takich było w customach. Może, dobra, ale myślałem, że można ją rozwalić. O nie. Dobra, mam ten sekret też. No i teraz gdzie idziesz na przykład? Idziesz do następnej buźki, do następnej, tak? Jak wychodzisz to na lewo, nie? Jezu, ja się pogubiłem, ja nie wiem, czy ja tu już byłem? A jak wychodzisz to na lewo? Bo tam są takie schody. Nie wiem, no idę gdzieś, to jest to? Kurde, pokaż. No i no schodki, idę do góry. No, tak. Idę do góry. Jesteśmy nad tymi lawami, nie? Tutaj mam jakiś klocek, wchodzę na... O nie! Spadnę! No, ale wpadłem znowu do tej wody. Ja też. Nie wiem, jak tam mam doskoczyć, ci powiem. Aha, może tak. Powtarzam to jeszcze raz, niestety. A tu są tak łapki. Trzeba by było wykręcić chyba, tak? Na daszek? To znaczy, ty teraz na tym pierwszym zjeżdżanym jesteś, tak? No ja dopiero tutaj wlazłem. No, no, no. Także jest przy samej krawędzi i zaraz na lewo odbij. Co chodzi? No, no, chyba tak. Można iść tam dalej? Nie można. Tu? Tu? Jestem na daszku teraz. Teraz mogę się tam złapać? Tego? Tego gzymsu? Tego? Czy nie? Pada. Są łapki po lewej stronie na ścianie. A, tu łapki są. Mhm. Ja też próbowałam skakać. Ale czasem jest tak, że tego rożka potrafi się złapać, nie? Jak tak. Jest taki wystawiający. Tak, 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 jasne, że tak. To akurat nie dali. Co dźwignia robi? Podwyższa nam te kolumny w lawie. Aha. No, no, no. No. A jak tam się teraz dostać? Tam no to teraz znowu jeszcze. Znowu na lewo. Skaczesz na daszek, tak? A i potem, na rączkach, dobra, no. Chyba. To jest wszystko ciężka sprawa z lasu. Jeden klucz, jeden odcinek. Nie da rady inaczej. Wiesz co, mam telefon, muszę odebrać. Dobrze, to ja tylko muszę odpoczynek, bo jestem akurat na krawędzi. No. Dobra, za chwilę będzie. Okej. Okay. Idziemy z powrotem. Tak, tylko ja chyba źle poszedłem. Ja niepotrzebnie znowu wracam nie, się. Nie, nie, miałeś na lewo, nie? Daszek. No, źle poszedłem. Nie mogę sobie to skoczyć, nie mogę sobie to skoczyć. O, teraz. Teraz tutaj powinienem iść. O, przez ten daszek. I w pewnym momencie trzeba zrobić odskok, tak? Do tyłu. A tak. W którym momencie? Dzisiaj, gdzie ten napis? Wiesz co? Chyba? Nie, nigdzie napis. Tam, gdzie podpowiedź jest, spadają takie promienie słońca. A, dobra, no. Aha, są. Napis jest dalej. O, tu jest dźwignia naścienna. Dziwne. Aha, bo to kamera tak się ustawia. A? Hopaj tu. Dziwne. Nie wiem, co ja mam zrobić, jak ja tą dźwignię naścienną pykam. Potem tu. I co tutaj potem na ten filar taki? Na filar, tak. Ten przy samej ścianie. I tam z niego, ale... tam do góry, tam jest taki filar właśnie.
Z filarem? Tak. Znaczy filar z filarem. No wiesz o co chodzi, filar z filarem. Platforma no. z filarem, dobra. Chyba to, tak? To? Tak, dokładnie tak. Złapałaś. Dobra. No bo ta kamera tak jest, że się nie wiem. Da. Aha, teraz już. I teraz co? I teraz tam? No. Ona się tego złapie? Czy na dasz? Nie, na dasz. Tak, na daszek, dobra. Chyba. Tak, tak, na daszek, dobrze. Tylko i ja teraz mańkę. Nie wiem. Gdzie mam teraz? Bo się pogubiłam. No jak? A, dźwignia jest. No, no, no. I co, jak zjadę z dźwigni, to co? Aha, tu. A. Jak zjedziesz z dźwigni, no właśnie, no i co? No i chyciłam się łapkami i nie wiem, co teraz. A ja spadłem na dół, to dobrze? No spadłeś na dół, aha. W sensie chcesz w ogóle na dół spaść, tak? No bo spadłem na dół, ale to chyba nie jest dobry pomysł, bo tam dalej widzę, są jakieś... No tylko, że my za bardzo nie mam tutaj alternatywy wisząc na łapkach, powiem ci szczerze. A czekaj, bo dźwignia generalnie... No aha, dźwignia podniosła ten. Aha, może będzie można... Wiesz co, chyba z łapek da się jakoś w którymś momencie wykręcić. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Aha, to czyli co... O Jezus, wiem, jak ta kamera się ustawia, ja nic nie widzę. Gdzie to iść? Nie da się. Bo ja spadłem do lawy. No wiem, i chyba tak trzeba będzie zrobić, wiesz? Ale nie, jak teraz... Nie, jest okej. Okay. Wiesz co, jak trzymam się łapkami... Aha, bo ty nie trzymasz się łapkami. Nie wykręciłem tak. Wpadłem do wody. No i teraz muszę iść jeszcze raz tą górą tam. No chyba tak, bo ja wisząc na łapkach znalazłam odpowiednie miejsce, w którym odbiłam się do tyłu i wykręciłam na ten ostatni, co teraz nam się wysunął, ten klocek. On to na tak to nie zrobię. Nic, dobra, idę jeszcze raz na górę i jeszcze raz po te wszystkie klocki. Aha. Tylko tak, żebym nie spadł tutaj znowu. Nie, że ja tego nie zapisałam. Czyli to jest zjeżdżane. Tylko czemu to jest zjeżdżane? A i teraz tu znowu łapki. Przepraszam, ale bardzo mi się chce pić. 7 lat później. Ja idę cały czas tą drogą, to znowu to samo. Tak, to powinno właśnie być zrobione tak jak ty, że ty od razu wykręcasz. Znaczy, ona mi najpierw spadła do tej lawy, tak jak tobie. Ona mi najpierw spadła do tej lawy, ale ja później jakoś tak na tą dźwignię naścienną próbowałam wskoczyć, że w końcu zaczęłam jej zjeżdżać tyłem. Czaisz? No tak, tak, to jest dobry pomysł. Co? Padnę tutaj? A, dobrze. A ty idziesz to od początku z tym, tak? Tak, wszystko idę od początku. Tu, i teraz bym musiał tu. Tylko co mi to dał? Aha, bo my się cały czas do tego przycisku tutaj przedostajemy. No dobrze, rozumiem. Niechaj tak będzie. Może da klucz w końcu, co? Czy nie? No. To już ostatni skok tu teraz dostał, ale ja nie wiem, czy to tak się da. Aj, Boże, spadłem na dół. Gdzie zapisałem? A, tutaj. Nie wiedziałem, że tam jest pochylnia. Zjechałem znowu do wody. Myślałem, że tu jest platforma. Powiem ci szczerze, że nie wiem, jak do przycisku doskoczyć. Nie ma jakichś niewidzialnych gzymsów? Dziwne to. Jakiś... O, rozglądam się właśnie i nie wiem. Dave. Jak to kamera się dostać? Jeszcze. No bo to jest specjalnie, widzę, tak zrobione, że jakbym nie miała możliwości się tam dostać. Dziwne. No kamero, współpracuj ze mną. Dziwna sprawa. Bardzo. Nie wiem, czy to jakaś stópka wikingowa powinna być. Można by było użyć, co? No, chciałabym. Chciałabym. Chciała. Chciałabym. Chciała. A, tutaj jest jakiś... Dziwna murek. Super.
a nie mogę nigdzie tutaj właśnie o jakiej stópce wikingowej mówisz? Ja się będę z tym męczyć, aż ty tu przyjdziesz i to zrobisz. A jeszcze nie jesteś przy przycisku? Nie, ale jestem prawie przy przycisku. Jestem prawie. Dobra, no to jestem. A jakieś łapki, coś takiego? Z łapkami trzeba się chycić. Łapkami trzeba się chycić. No i nie wiem, o co chodzi, bo przycisk zrobiłam. Wiesz, co się dziwnego podziało? I schował się... Aha. Schował się klocek i bulgota tam. Nie wiem, czy tam nie będzie klucza, wiesz? A bo trzeba tam, może tam będzie można zanurkować. Nie wiem, ale idę tam, bo tam bulgota. Może tam będzie kluczyk. Tak mi się wydaje. Tak, tu jest klucz. Ojej. Ale bo czekaj. Mi się wydaje, bo coś więcej wody się zrobiło. Mam wrażenie, nie więcej, tylko właśnie miał... Tak jakbym mogła tu pływać. Jak mogę tu pływać. No właśnie, a tam nie ma nic? Właśnie chciałabym sobie popływać. Ej, mogę tu w ogóle płynąć? Do środka. A tu jest w ogóle jakaś szpara. Dawaj. No widzisz. Bo, a ja bym poszedł dalej. Bo ona mi jakoś nagle tak zeskoczyła jakby z piedestału i nagle zaczęła iść dalej. To było dla mnie dziwne. Można tu płynąć, patrzaj. A może to jest jakiś powrót? Może? Tutaj. No chyba tak, bo... No bo w sumie... Nie mielibyśmy powrotu. To są jakieś rzeczy do zebrania? Jakieś dźwignie niewidzialne? Coś teges? Niewidzialne dźwignie? Matku. Aha, i tędy wracamy. No okej, czaję. No i gitara. Mamy 10 kluczy. Spadamy stąd. A ja nadal nie wiem, gdzie jesteśmy, ale spoko. Wiesz gdzie. Wiesz, a tutaj. Jesteśmy. Aha, tu jesteśmy. A to widziałem to na górze. No, no, no. No, no, no. Cofamy się w ogóle z tego levelu. No, 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 to mój tekst. No, 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 ktoś ci napisał ostatnio. Tak. No, no, no. Ale ja też tak ostatnio. Nie kontroluję. Ale ja tego. Też ostatnio no, tak no, robię no. Na swoich seriach. Mówię, no, 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 pozdrawiam Grzesia. No, no, no. No, te. Wiecie, no to są takie już teksty, których już nawet nie kontroluję, że gadam. Ale każdy to. Dobra. Ale to są super teksty, no. No, no, takie no. Teksty. A, tu się otworzyło. Nie, co ja gadam. Dziwne to jeszcze tamto jest. Dobra, to co? To my stąd wychodzimy? Jak, no, gdzie tu się wychodziło? I cofaj się teraz. Na samym dole, tymi głównymi zejściem w dół. A tu jest przez tą wielką tak, bramę. Mhm. No i tam dojdziesz do tego czołganego. I ja tutaj było... Aha, no i tu są te klucze, no. Midas w ogóle pisze. Ach, no to wsadzamy. Kluczyki, ciekawe, czy ona z 10, słuchaj, będzie wybierała te, co potrzeba? Tak. Będzie no... Nie, wybiera te, co dobra. Potrzeba, wyobraź sobie. To jest... To mnie zaskoczyła. Ja idę tutaj czołgane i to powinno się zaraz zmienić lokal. Tak, lokal. Zmienił się lokal. Masz rację. Chcę zmienić już lokal, słuchajcie, bo już... czy to było coś? Jakaś apteczka, bo mi się wydawało? Jest, mała apteczka. To sobie wezmę. I tu się zmienia lokal. Dobra. Co my tu mamy? Oczywiście. Nie mogłam zmieścić tyłka swojego, bo po co? 10 kluczy, słuchajcie, to jest jeszcze takiego czegoś nie było, słuchajcie. Custom na 40 parę odcinków. 10 kluczy. Kolorów mu brakło nawet. Tak. Niesamowite. Niesamowite. Ta muzyczka się zmieniła. Ja w ogóle sobie ja dopiero czwarty. U nas taka. Czwarty klucz. Dobra, czy tutaj dalej tak są też, tak? Po tej stronie. Aha, też. Ja dobra. Już dziewiąty wkładam. Gotuj się tam na jakieś pewnie
walki. No, przed włożeniem ostatniego pomarańczowego akurat. Takiego ceglanego bardziej bym powiedziała nawet. No, ale kolorki fajne porobił. No. Autor tu. Ostatnie, uwaga. Każdy kluczyk. Cisza. Oho, kaczenka. Aha. No Midas, no po prostu Midas. Midas mówisz, no ja pomarańczowy jeszcze. Mhm. Aha. Mam cutscenkę. Mhm. Aha, takie lawy. Widzę ostateczny artefakt. Złote lawy. Słuchajcie, ja nawet nie wiem, po co myśmy tu przyszli. Po artefakty. Ty gadasz? No chyba tak, bo skoro je zbieramy. Skoro je zbieramy. Jesteśmy przy którym odcinku? Ja nie wiem, po co my tu w ogóle przyszli. Ale to taka dość spora lokacja się zrobiła. Wow. A jest. Aha, ta łapka taka. No, no, no. No, no, ładna, no. No, no, no. Taka złota, ładna. Ja nie wiem, gdzie mam iść. No, no, no. Słyszę dziwnego. Ile coś słyszałem. Ty słyszysz coś? Ktoś się śmieje, słyszysz? Takie he, 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 he. Masz to? Nie. Deło? No nie. Weź sobie podgłośni, bo ty masz tak chyba cicho, że w ogóle nie słychać. O nie, no on się cały czas śmieje. No, ale co ty masz? Może ja mam muzykę podgłośnioną, a może ty masz to drugie podgłośnione? Nie wiem, ale się śmieje. Cicho. To tak... O. Bubaniec. Ja nic nie słyszę. Szkoda, bo to taki fajny efekt. Ja mam prawie wszystko na maksa. Nie wiem, a coś czuję, że to... Że to będzie jakiś kurde... Mi się nikt nie śmieje. No, no śmiał się. Nie. Hej, gdzie jesteś? Na jakąś pochylnię chcę skoczyć. Pochylnię, mhm. Dobra. To chyba tu jesteśmy. Tylko chcesz, nie? Chcę. Chcesz, ale nie możesz. Tak, tak, właśnie o to chodzi. Dobra, udało się. Cave of Midas. Mhm. Mamy jakiś dzbanuszek, który trzeba gdzieś przesunąć. Tylko pytanie brzmi, gdzie? Wiesz co? Strzelam z dzbanuszek. Pierwsze co, to mi się kojarzą z sufitem. Promienie. No promienie. No tylko które? Wszystkie? Promienie? Mamy trzy, tak? Jest coś się tu odznacza, widzicie coś? Coś kapie gdzieś woda? Idę z flarą, jeszcze połażę, ale nie. Może rozbije dzbanuszek któryś z promieni? Ten promień nie. To był mój pies? A może każdy? O, tam jest taka kratka, widzisz? No tak, tak, widzę. Tym. Tylko trzeba coś odstawić za... W sumie dwie są, na górze i na dole. Numer z tym dzbankiem i z promieniami chyba, no bo nie wiem. No tu wstawiłem i nic. Boże, trzeba strzelić, jak są w promienie. Cholera. Albo tak jak mówisz, wszystkie. Takie wymuszanie przesuwania. Czyli trzy. Ja już mam dwóch. Tam coś jest za tą jedną kratą. Jakiś artefakt, albo co? Jeszcze trzeba zebrać 10 artefaktów. Co? Nie, tak się śmieję. Już myślało. I wtedy dopiero ten główny. No, no, no. No, no, no. No i? Nie wiem. Promienie? Nie wiem. Trzeci już teraz podsuwam. No i? No i? No i? Jeśli nie otworzyło się.
No weź. Ale tu się inna kratka otworzyła, dobra. Tu z tyłu jest kratka. A, no widzisz. No jest, jest, mówiłem, że jedna jest wyżej, druga niżej. No to ta druga się otworzyła. A ciekawe, czy zrobiliśmy dlatego, że wszystkie promienie, no ciekawe. Czy... No i przycisk otwiera drugą kratkę. Wow. Wow. Aha, tu jest ręka, na którą, tak jak mieliśmy w Redemption. No widziałem coś właśnie zza kraty. No takiego. Musimy coś tu dać, ale my nic nie mamy. No co ja mam mu dać? Ja tej łapce nie mam co dać. No nie mam co jej dać, więc dupa. Ej, łapka, co chcesz? Mam inne rzeczy. Inne artefakty. Problem teraz w tym, że... że się, ne? Się nie wrócimy. O kuźwa. Ej, o co kamar? No bo się nie wrócimy. A nie mogę tutaj... Dobra, wskoczymy z powrotem. Ale tu są na dole takie złote jeszcze. Widzę, jakby można było potem chodzić. Widzisz to? No. A czemu te kolce tam są? Znowu one nam nie dadzą rady, nie damy rady tam przejść. Na tą przez te kładkę kolce. Można, okej, okay, git. I teraz na łapkach, dobra, no dobra, jest do dźwigni. Aha, bo tam jest dźwignia, dobra, bo tam jest dźwignia. No, to może ona niweluje te kolce. No. Będzie mnie teraz łapać za słówkę. No. Tak na pewno nie. No. Ej, no jak to? Nie, no. Co? Nie, no. Niżej. O tak o. Bardzo mocno. No to tak też nie. No. O tak o. Dobra, co robi? Widnia Machen? Szachen Machen. Co robi? Aha, i czy to jest jakaś czasówka też Machen? No ja nie wiem. Słyszysz ten odgłos? Nie. I cały czas u się cieszy. U niego nie ma. No kurde. No dobra, teraz coś słyszałam, jakby se chepnął czy coś. No, jakby bekał. Ja nie mogę tam wskoczyć. Gdzie? No, do tej dźwigni. Jest tu. O, ja pierdziu. A mogę go rozwalić? Tak, można go zabić. Ja nie mogę do dźwigni wskoczyć. Przykro. Dobra, jak już mogę. Dźwigni już? No już mogę. Jest taki bebok tutaj, duży. Gdzie masz dużego beboka? No taki jakby skrzydlate coś. Ja go jeszcze nie widzę. Jeszcze. A idę tam do niego, pójdę do niego, a co? Wezmę shotguna i go skasuję. Nie, ja nic z shotguna. 5 mam. Właśnie tu. O kurde, tu jest... Aż dwa takie. Dobra, padły. Co to jest? Jest przycisk? Ja poszedłem tam, gdzie one były. A ja ich nie widzę w ogóle, o czym ty do mnie mówisz? No tutaj, gdzie są te filary. Ja nie widzę żadnego tutaj... bossa. Znaczy to nie jest boss, to są po prostu jakieś takie gryfy wyglądają. A tam są. Dwóch masz tam ich. I tutaj, słuchaj, trzeba 3 artefakty wtrynić. Pewnie sztabki tak... złota, bo widzę, że sztabki są narysowane. Złota. No, są narysowane. Więc wiesz, nie jest tak... Już widzę jedną sztabkę. No. Słuchaj, to idziemy... nie wiem, skaczę na taki most. Jakiś. No, widzę, tak. Też bym tam poszła. Tak. Ile tutaj jest jakieś... nasrane tego wszystkiego w tym ekwipunku, to ych. I tak, że nie mamy już tych kluczy, wiesz? Bo one też zajmowały dużo miejsca. Tu duża apteczka w tej skrzyni. Tylko pamiętaj, zobacz, w wodzie są takie złote jeszcze, widzisz, takie rożki. Widzę po nich rożki. Można skakać. Tak. Trzeba o tym pamiętać. Widziałem je. Mhm. O, to trzeba zwykłą broń. O nie! Oj Boże. Co? Nie, no powariowało was. Jezu, skasowali mi od razu. O co chodzi? A jedź ta. Już to czuję, że coś tu będzie ostrego. Poszedłeś na lewo czy na... Aha, na lewo jest dźwignia, tak? Tak? No, ta. Wiedziałam. To może, nie wiem, to może... Może to... Mhm.
Może to? Granatów mam 8, a to są jakieś... Ale ja właśnie granatami chcę. Zaraz granatami się tutaj... Jezus, co ja robię? To nie będzie dobry pomysł. Dajcie, dajcie. Ale to mnie w ogóle podpala. Ja bym chciał tego dużego najpierw. Nie. To jest... Co? Ale kurde, ale dali czadu, nie? To się nic nie odzywa, znaczy się... Zabiło mi już drugi raz, nie wiem jak tam u ciebie. Ale to mnie wrzuca do tych, tych. Oni są straszni, nie wiem o co chodzi. Próbuję zapalające, znaczy te, bełty wybuchające. No ja raz granatu, ale nie mogę go zabić, coś. Nie, no jeszcze takiego czegoś to nie było. Nie mogę się przygotować, nie wiem co mam, co tu użyć, żeby to coś pokonać. I całe życie, ja już nie mam życia. Ale łoj. W sensie apteczek, tak? Nie, po prostu on tyle zabiera. No ale że nie masz apteczek, tak? A nie, no apteczek to jeszcze mam, to nie? To co ale... panikujesz? Gdzie on jest? A tu. Nie, ja nie nadążam z... i z leczeniem się i w ogóle... Najlepiej by było zwykłymi tych kolesi tutaj. No tego pokonałem tego dużego, na szczęście mi się udało. Pokonałeś tego dużego? Tak, ale bełtami wybuchającymi. Okej. Okay. Teraz bym chciała... Jesteś tam? Jestem, udało mi się to wszystko. Teraz okay. Zwykłymi spluwami. Aha, już pokonałem. Ale oni nic nie zostawili. Ja muszę to przyciszyć w tym momencie, bo... A tu jest ta kulka. A tu jest ta kulka do tej rączki. No dobra. Dobra, zabiłam też. Ludzie, ale tyle no. Ile mnie to złoiło. Tak. Naprawdę sporo. Apteczek zużyłam. Chyba ze 3, bo poszły. Tak myślę. No. No i ja chyba ze 2 małe. I co tu mamy? Kulkę. A, to jest do tej łapki. Tak, tak, właśnie. No i co, idziemy w tym przejściem kucanym. Kucanym, no. I tu później jest manki. Ale jaja. Babkę jedną widziałem. Ale te manki to co? Jak my się tu chwycimy tego manki? Bo tam musisz zejść. Tam można zejść. Tutaj też za tą kratą widać... A nie, tu już za tą kratą widać ten nasz artefakt. Widzę to. Taka łapka, nie? Tak, tak. Tutaj klapa się otworzyła w suficie, ale... A, tu jest jeszcze apteczka w rogu. Ja jeszcze wezmę ją. No i dobra, i tutaj jest... suficie. Tylko jak tu wejść? Prędy to. Dobra, biorę tą to jest... małą apteczkę. Aha, bo tutaj jest drabina. No, no, no. No, no, no. Okej, aha, i tu... Aha, tu jesteśmy! No dobrze, no dobrze. To się chwali, to się cieszy. No, no, no. A i teraz chyba... To on gdzieś odskoczyć się... do tyłu, tak? Po tym nie da rady iść, po tym... Aha, tu jesteśmy, no dobra. No to też mi się to podoba akurat. To co, przeskakujemy z powrotem przez ten most, tak? Czy ze... Tak, tylko... Ja myślę, że tak, ten most jest ciulowy. Tak, znowu nie można, wiesz, pamiętacie, po tych mostach nie da się iść z shifta, można iść bokiem z
tymi kroczkami małymi. Tak. Ale z shifta do przodu to tak nie bardzo. A tu jeszcze, czekaj, na dole jest. A co tu jest na dole, taki klocek? Właśnie chciałam, no, zwróciłam uwagę na niego teraz też, no wiesz? No właśnie, zejdźmy, czekaj, sobie tutaj. Tutaj. I tu tutaj jest, ma, jakby... Hmm. A... Tam nie doskoczy, nie? Tak na lewo, taka wnęka jest w ścianie. A w ogóle a co to jest? Takie, na wprost takie widać... Czy to są jakieś graficzne, nie wiem, błędy? Co to jest? Gdzie coś, coś masz ciekawego? Nie. Jakieś takie bąbelki dziwne, jakieś takie coś mi wyskakuje z lodu. Nie wiem, no nieważne. Z tego. Gdzie teraz? No to idziemy... To najchętniej bym się wrócił jakoś. Tutaj możemy aha, bo do tej łapki przecież musimy, no, iść. No do tej łapki to ja bym się, no, wrócił. No, no to idziemy. To jest pytanie, czy tu się da? Da się tak wrócić, no, normalnie? Te kolce... Można przez te kolce, czy jak? Czy tak, tylko kwestia, wiesz, czego mnie interesuje? Czy ona przeskoczy przez te... Czy ona tam po drugiej stronie też jest drabinka, czy nie? No chyba nie, nie, nie było tam, właśnie, dlatego... No właśnie. Dlatego myślę, że to się chyba nie da, da się tutaj. Tak. Jeszcze tylko sprawdzę, żeby już mieć pewność, ale chyba nie. Zresztą nas tutaj sufit ogranicza, więc nawet nie ma takiej opcji. Inna musi być droga powrotu. Alternatywa inna, tak, powiadasz? Powiadam. No to tak, nawet gdybyśmy skoczyli tu, to gdzie ona... A tu na środek? No patrzę właśnie, klocek, ale, ale co nam to da? Bo patrzę dookoła i nie widzę nic. A, tu jest Gzyms. Na wprost. Taki widzisz? Dobra. Tam gdzie jest właśnie ten artefakt. Ale tu jest sekret. Sekret? Ja mam sekret. Jak jesteś na tym, tam gdzie właśnie idzie ten klocek, gdzie chcieliśmy zejść na dół, nie? No. A widzę, o jaki egzamin ci chodzi. To na środku jest też taka... No jesteś tam takiego. No to wskocz na to i będziesz miał sekret, będzie można, odwrócisz się i można wziąć sekret z tyłu, jest taka wnęka. I ta klapa nam się tu otwiera, no dobra. Wskocz na środek tego całego złota, jest tam takie coś. Nie wiem, ja to olałem. No ale ja nie wiem, gdzie ty idziesz nadal. Idę przez ten Gzyms tutaj. Przez jaki Gzyms? Bo jak jesteś na tym środku, na tym palu, na takim klocuszku na wprost, malusieńkim. Tak? Tak, na wprost. A ja się odwróciłam do tyłu. Aha. I właśnie tam, właśnie. To może ja widzę innym razem to zrobię. Się już teraz jestem tutaj i... Dobrze. Aha, czyli to jest dźwignia. Dobra, no to trzeba biec do tej dźwigni. Trzeba powiedzieć, aha, tu są kolce. Aha, to tę dupę zrobimy. Trzeba będzie za chwilę kończyć. Aj, widzicie? To w ten odcinek jakiś taki... Co, tu dupę tu zrobimy? Do dupy tu zrobimy, tak. Dlaczego? No bo tam jak biegniesz przez te niewidzialne wkładki, znaczy przez te zapadające się kładki... Przez jakie kładki? Ja na razie mam jakąś pochylnię. No to odskocz do tyłu, no, to zaraz będą kładki. To tam na końcu jest, są kolce wyskakują. I co, trzeba je wyłączyć, mówisz najpierw? A można to zestrzelić? A nie zestrzelić? Można normalnie przeskoczyć przez te? A spróbuj. Dobra, zobaczymy. No mi się to nie udało. Wpadłem od razu na kolce. No bo wydaje mi się, że trzeba było to w jakimś odpowiednim momencie chyba zrobić. No chociaż nie wiem. Mogę się nie mylić. Nie da, bo tak... Tak? Nie wiem, spróbuję zaraz. Mi się wydaje, że trzeba zrobić tak, jak zrobiliśmy wcześniej, że wyłączyliśmy... Gdzie są kolce? Kolce przy dźwigni jakieś, ale tam dalej jest następna kładka do skakania. No ale to nie doskoczysz, to za daleko jest. Tej dźwigni się nie da, tak? A, ty... No bo da się tam dalej wskoczyć, wiesz o tym, nie? Dalej, na tamtą kolejną nie wiem kładkę. No da się, ale to nie wiadomo, w którym momencie chowają się kolce, o to ci chodzi, tak? No niby tak. Nie wiem, cały czas na te kolce wpadam. Więc jakby... Nie wiem, czy o to ci chodzi. Może i by się to udało.
No bo wiesz, tam dalej są kładki, prawda? Tak, czekaj, bo później muszę tutaj widzę ewentualnie. Muszę zrobić. A ja nie mogę teraz. Dobrze, dobrze. Dobra, teraz już mogę. No ja zrobiłam tak, że biegłam po tych kładkach. Wskoczyłam tam, gdzie jest ta dźwignia, no jakoś to trzeba sobie wyczaić czasowo, tak? No i zaraz na lewo na te kładki i tam następną u góry i odwrócić się rolem i wskoczyć na taki podest. No, to naprawdę o to chodzi, tak? No nie wiem, bo tam... Ale tam... No może tak być, nie mówię, że nie. Nie wiem, ja na razie próbuję. Może to jest cheatowane, albo i nie cheatowane. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Ale to tak nie dam rady chyba tak wykręcić, kurde. No bo tu też przycisk jest kolejny u góry, ale on jest zamknięty, więc tak jakby nadal było źle. No jeszcze obijam całym cielskiem. A jesteś na górze już, tak? Już tak, ale zaraz ci powiem, czy... No bo to kładka jest do góry, no ale dźwignie. No ale przycisku nie klikniemy, więc nie wiem, o co chodzi. Dziwne. No bo teoretycznie ta dźwignia by się tutaj przydało machnąć. No na pewno otwiera któryś... Może otwierać. Co? Jakąś da kratkę się, pewnie, nie? Da się. Ten przycisk działa, okej. Okay. To naprawdę byłam święcie... A nie zczytowaliśmy czegoś? Nie. To jest otwarta kratka. I ona wyłącza na dole kolce. Więc na pewno dobra. Tak to trzeba zrobić. No dobra. Tylko żeby nie było, że nam już brakło, wiesz... też tych kładek już nie mamy, nie? Aha. To się otworzyło tam na górze? A nie, to zamknęło. A po co? Dzięki temu... Ale... Kurde. Ale zrobiłeś to? Co? No ogólnie przeskoczyłeś to po tych kładkach? No. No i wcisnąłeś przycisk, tak? Tak. No. No i teraz tu masz kładkę, jedna ci się otwiera, możesz na nią sobie wejść do góry, druga się jakby opadła w dół, dlatego że możemy wejść teraz na samą górę po tej drabince. A, dobra. Czaisz? Nie wiedziałem, że tam jest wejście na górę, wiesz? No. Jak tam wejdziemy, to możemy sobie zakończyć. O, jest, tu są młotki. Ja byłam przekonana, gdybym nie tknęła tego przycisku, byłam przekonana, że ona go nie, wiesz, nie wciśnie. Po prostu tu jest. To jest tak, kolce, młoty, buchające ognie. Już idę, jeszcze tego nie widzę. A w dole są lawy. Aha. Więc z tym pięknym akcentem, słuchajcie, kończymy to. Zdecydowanie. No, widzę, że droga do tej rączki będzie daleka. Daleka. Długa. Ale tu sobie już zaczniemy tak na świeżo nowy odcinek. Dokładnie. Dziękujemy wam za dzisiaj i do następnego. Pa, pa. Trzymajcie się. Pa, pa.